Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, jesteśmy na farmie Orina, no i chciałabym się tutaj oczywiście rozejrzeć. Te skały wyglądają bardzo podejrzanie, moja postać nawet chce tutaj wchodzić, także chyba ja też spróbuję tutaj wejść, ale widzę, że tak tylko chwilowe to było. Moi drodzy, nowa miejscowa, nowe zadania, mamy jakieś itemy, także możemy sobie je na pewno tutaj zebrać. Jest jakaś woda, są też farmerzy, na pewno któryś z nich ma dla nas jakieś zadanie. Farmerzy tutaj jak na razie sami. Jest gus. Czy możesz mi coś powiedzieć o farmie? Chętnie, co Cię interesuje? Kto jest tutejszym właścicielem ziemskim? Onar. Onar, gdzie mogę go znaleźć? Głównie przed stodołą. Orin, ja pierdzielę. Ale fejla sobie sama strzeliłam w kolano. Co możesz mi powiedzieć? Chętnie, co Cię interesuje, kto jest właścicielem? Orin jest oczywiście właścicielem, a nie Onar. Ja pierdzielę, ale sobie dałam kłodę pod nogi. Dobra, moi drodzy, no zwiedzamy, bo tutaj też widzę, że jest lasek. Można w parę miejsc wejść, zobaczyć. Tu są na przykład dwa rdesty polne. Więc można się powspinać. A ja nie chciałabym sobie złamać nóg. Ale niestety sobie złamiemy nogi. Standard, moi drodzy. Ja nawet nie zdążyłam jeszcze żadnego zapisu zrobić od początku odcinka. Klasyk. Przynajmniej już teraz nie popełnię błędu i nie przeczytam, że właścicielem ziemskim jest Onar. Dobra, no. Przegadamy szybko, w sumie nawet z gusem moglibyśmy nie gadać, bo nic on nam nie wnosi. W sumie, więc możemy go nawet tak naprawdę olać. I tak chyba byśmy, myślę, zrobili. Mogę przejść? Mogę przejść. Super. Halo, mogę zebrać? Dziękuję. Tam są batopielce po drugiej stronie, coś mi się zdaje. Mnie na razie bardziej interesuje ten lasek tutaj. I myślę, że sobie pozwiedzamy. Jakieś miksturki widziałam. A, to polne bestie tam chodzą po drugiej stronie. Możliwe, że będzie jakieś zadanko nawet. Tędy idziemy w nieznane... tutaj widzę, że jest bardziej interesująco. Tutaj po rdeści chętnie sobie wejdę. Gdzie to jest na mapie, żebyśmy mieli jasność? Tutaj, ok. Wychodzi na to, że tutaj na ten cypelek możemy sobie wejść. Mogę wejść, dziękuję bardzo. Tutaj ktoś stoi. Zaraz obczajimy, kto to jest i o co w ogóle się tutaj rozchodzi. Wszystko oczywiście uda nam się zwiedzić, no bo chciałabym, żeby się udało. Dzień dobry. Ta droga prowadzi do Lodowej Krainy. Jest tam niebezpiecznie? Ujmę to tak, jeżeli nie wykończycie mróz, to zrobią to te wszystkie krzyżercze kreatury, które tam grasują. Ostatnio straciliśmy całą ekspedycję w tej przeklętej krainie. Tylko szaleniec poszedłby tam z własnej woli. Dzięki za ostrzeżenie, nie ma za co. Dlaczego pilnujesz? Ekspedycja z miasta otworzyła nam oczy na ten jałowy obszar. Nie ma tam nic poza śmiercionośnymi bestiami i przenikliwym zimnem. Już po kilku godzinach będziesz wyglądał jak ofiara zamarznięcia. Radziłbym tam nie wchodzić. Zaraz, poczekaj. A co powinienem wiedzieć o ekspedycji? Absolutnie nic, to nie twoja sprawa i nie jestem upoważniony, by ci cokolwiek mówić. I nie wchodź w drogę pozostałym żołnierzom, rozumiesz? Przyjąłem. Dobra, no to nie będziemy tam przechodzić, skoro tu jest jakieś przejście na całkiem inne obszary. Podejrzewam, że to nie jest miejscowa dla nas i... No wiecie, no. Raczej nie. Raczej skupimy się na tej części tutaj, gdzie jest faktycznie farma. I zobaczymy, co więcej tutaj może się kryć. Po tej stronie mieliśmy winnicę. Nie byłam też tutaj. Nie wiem, czy to mogę sobie zabrać, czy się ktoś fochnie. Ciężko w sumie powiedzieć. Okej, nikt się nie focha. Tu są zwykli strażnicy wieży, jest osełka. No i tutaj wiadomo, zaczyna się też kwestia tej winnicy całej. Tu jakieś rośliny ominęłam? Nie, nic z tych rzeczy.
Możliwe, że będziemy mogli sobie winogronka pozbierać. Oczywiście, że możemy, także pokorzystajmy z tego. A nóż widelec się przyda do jakiegoś zadania. Albo właśnie dostaniemy na przykład questa, żeby pozbierać. Tam smoczy korzeń jest na dole. Zaraz po niego pójdę. Dobrze, że mamy szybkie zbieranie. Też ewentualnie przydałby się ognik, który by za mnie to wszystko zbierał, ale wiecie co, no myślę, że to już by było za dużo, za bardzo byśmy wtedy stracili taki klimat zbierania. Tak to jak zbieramy w taki sposób, to mamy trochę takie odczucia jak z Gothica 3, no nie? I to jest takie w miarę w porządku, wydaje mi się. Dobra, zbieramy dalej. Tych kiści jest naprawdę dużo. Rdest polny również. I zbieramy, i zbieramy. Tutaj jakieś... ojejku. Też kiście winogron. I tutaj mamy jakieś przejście, jest rzeczka. No nic, my wracamy po ten smoczy korzeń, bo sobie go nie odpuszczę. A przynajmniej za chwilę tam wrócę, bo jeszcze... Możemy tutaj co nieco zrobić. Wino ukradłam, gin. Tu jest Weinard. Była mowa o tym, że prowadzi winiarnię. Ale może zanim z nim zagadam, to pozbieramy te winogrona do końca, bo może nas poprosi o to, żebyśmy na przykład to zrobili, a wtedy już mu oddamy z automatu kościka. Co o tym sądzicie? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jak wam, moi drodzy, minął weekend? Ja uważam, że u mnie było dosyć luźno, przyjemnie, fajnie, bo sobie posprzątałam w domu przed początkiem weekendu i myślę, że to było super przedsięwzięcie z mojej strony. I co? I czas leci. Za niedługo koniec wakacji, co po niektórzy pewnie może z Was mają wolne, chociaż myślę, że większość osób, która mnie ogląda, jest pracująca, a nie studiująca czy no, ucząca się. Ale sami wiecie. Dobra, idę po ten smoczy korzeń, żeby o nim nie zapomnieć, bo znając mnie, to zapomnę. Siup. Proszę mi to oddać. I lecimy do Weinarda zobaczyć, co on może nam zaoferować. Tu jeszcze rdeścik. Rdest warto zbierać. Okej, okay, zobaczmy, co ma nam do zaoferowania tym typom. Czym się tu zajmujesz? Jestem winiarzem, więc jak myślisz, czym się mogę zajmować? Uprawiam winogrona, zbieram je i robię z nich wino, które potem przechowujemy w naszej spiżarni. Ma tam idealne warunki, tam najlepiej dojrzeje i żeby nikt nie wpadł na pomysł podpicia podczas przerwy. Jak idą prace? Nie za dobrze. Ostatnio złamał mi się rozdrabniacz, którym zawsze wyciskałem winogrona, a na domiar złego te przeklęte ptaszyska dobierają się do moich upraw. Ptaki wyjadają twoje winogrona? Tak, bez przerwy wydziobują jedno za drugim, a na kiści nic nie zostaje. Postawiłem nawet strach na wróble, ale to nic nie dało. Słyszałem, że ty tu rządzisz. Nie jest to do końca prawda. Jestem tu z szefem służby, która pracuje w winnicy. Sama winnica należy do Merlota. Podlega on pod Orina, ale tak naprawdę i tak nad wszystkim sprawuje pieczek książę. Dlaczego to takie skomplikowane? To wszystko kwestia pieniędzy. Gówno spada z góry na dół. Może będę mógł ci pomóc z tymi ptakami. Z pewnością, załatw mi nowy rozdrabniacz i poradź coś na te ptaszyska. Postaram się. To świetnie, w sprawie rozdrabniacza porozmawiałbym z Olafem, a co do ptaków, niestety w niczym ci nie doradzę. Jestem zupełnie bezradny. Ja nie chcę nic mówić, ale ja zebrałam rozdrabniacz. Ale chyba nie o taki mu chodziło, nie? Mogę wejść do środka, czy się chłop fochnie? Nie fochnie się, zbieramy rzeczy. Tu jest kluczyk chyba do spiżarni. Nie, to zwykły wytrych. Poważnie, ja sobie mogę tutaj robić takie bajlando w jego chacie? Czy tutaj mu ogołociłam cały ten, okej. Okay. No to fajnie, naprawdę. Dobra, czyli rozdrabniacz u Olafa, no a na ptaki, no to trzeba by było chyba coś zaradzić więcej. Z rozdrabniaczem może być problem, a ptaki to większy problem, z którym muszę udać się do Orina. Dobra, no to i tak zmierzamy oczywiście w stronę Orina, no bo kolejne miejscówki są przed nami teraz. Ta farma jest dosyć sporych rozmiarów, więc wypadałoby tutaj... Ojejku. Tu jakieś narzędzia. Okej, widzę, że efekt wody.
nam nie chce przestać towarzyszyć. Mogę wejść? Trochę ciężko było, ale jakoś wyjść się udało. Okej, i teraz w sumie pytanie, jakby się tutaj poruszać. Przechodzimy przez mostek, no i co? Tutaj widzę, że są jakieś kozy. Tu jest w sumie jakiś młyn, który jest zamknięty. No i są pola, nie? A na polach mamy jakieś bestyjki. Te polne poczwarki są masakryczne. Co prawda nie możemy nic z nich zebrać. Cholery małe jedne. Tam już są duże. Ona biegnie za mną? Nie, chyba jej się odwidziało. Jo, czy to jest mała koza? O ja, jaka słodka. Podziwiam. Naprawdę, podziwiam twórców za to. Siema, kozioł, okej. Wlazłam komuś do rzeźni. Nie wiem, czy oni będą mieli focha, jak sobie tutaj pozabieramy przedmioty? Miejmy nadzieję, że nie. Kozia skóra. Kozia skóra może się przydać. A tu też są małe kózki w środku. Ojejku, jak słodko. Aha, tutaj się nagle focha, że ci to zabieram. Mógłbyś wykonać rozdrabniacz? Nie, pracuję ze stalą, a nie z drewnem. Powinieneś zapytać o to stolarza z miasta. Co tu porabiasz? Chłopie, masz pomidory zamiast oczu, czy co? Kuję żelazo. Ale jeśli nadal nie jesteś pewien, to będzie z tego miecz. Mogę ci jakoś pomóc? Znasz się na tej robocie? Wiesz o kowalstwie tyle, co ryba o pustyni. Wolałbym nie dawać ci narzędzi do rąk. Ale wróć do mnie jutro, a z pewnością coś dla ciebie znajdę. Możesz mnie kowalstwa nauczyć? Mógłbym cię nauczyć. W końcu jest to całkiem praktyczne, jeśli możesz sam wykonać jedno lub dwa narzędzia. Myślę o czymś bardziej konkretnym, na przykład o broni. Broni? Nie, nie jestem bronimistrzem, ale przecież leży tu kilka kling. Tak, ale zrobiłem je tylko dla zabawy. Chciałem je wypróbować, aby zobaczyć, jak wyjdą. I? No cóż, nadal mogłoby być lepiej. Więc twoja wiedza wystarczyłaby do prostego miecza? Tak, nauczę cię, ale proszę przestań mnie wkurzać. Co mogę zrobić? Jeszcze nie skończyłem, wróć jutro. Prostego miecza nie chcę na razie wykonywać. Nathaniel coś powiedział, oczywiście to przeklikałam. Jesteś rzeźnikiem? Tak. Sprzedajesz coś? Jeśli chcesz coś kupić do Merlota, to jego działka. Jakiejś pomocy ci potrzeba? Wręcz przeciwnie, umieram tu z nudów. A to samo w sobie jest trudne do zniesienia. Może później coś dla ciebie znajdę. Teraz zostaw mnie w spokoju. Jakieś wieści? Jeszcze jak, Orin narobił bałaganu z pracownikiem i wygonił go z farmy widłami. Powinieneś był to zobaczyć, to było prawie lepsze niż walka na arenie. Co się stało? Idiota próbował ukraść Orinowi misę. Co jest takiego specjalnego w misie? To nie byle jaka misa, jest zrobiona ze złota. Wiesz dlaczego ten facet chciał ją ukraść? Nie, ale też nie mogę go za to winić. Orin to skąpiec, płaci tylko tyle, ile to konieczne. Pracownicy sezonowi nie mają nawet miejsca do spania. Nie macie tu wystarczających o miejsc? Nie. W takim razie dlaczego czegoś nie zbudujecie? Tu jest dużo wolnej przestrzeni. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, przynajmniej biorąc pod uwagę Orina. Wolałby zwolnić część swoich ludzi niż dokładać się do interesu. Orin przepędza swoich ludzi? To trochę przesada, ale to co wydarzyło się tutaj w ciągu ostatnich kilku lat właściwie to uzasadnia. Co się stało? O, zawsze coś. Często są to drobne rzeczy, ale Orin zwykle obwinia starego Oswalda, gdy dzieje się coś, co mu nie pasuje. Jest bardziej uparty niż stary osioł. Można by pomyśleć, że naprawdę nie chce go już na farmie. Okej. Dobra, co mamy tu? Ktoś się focha, że tu wchodzę? A, tu jest jakaś gosposia, dobra. No to z gosposią raczej nie będziemy mieli nic do pogadania. Dobra. Może z Orinem coś gdzieś? Ty się fochniesz, jak tylko tu wejdę, nie? Nie, to jest zwykła stodoła. Bardziej się fochnie, jak wejdę na górę. Albo i nie. Dobra, pogadajmy z nim. Weinard ma problem z ptakami żerującymi na winogronach. Masz jakiś pomysł?
Na coś wpadłem, iść do miejskiego alchemika i załatw truciznę, którą dodasz do ziaren. Weinard będzie wiedział, co z nimi zrobić. Czy to nie jest trochę zbyt brutalne? Gdy ptaki zauważą, że tutejsze jedzenie jest zatrute, to już nie wrócą, możesz mi zaufać. Ta zabawa może ci trochę kosztować, więc przygotuj roperi. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie miałbym dla ciebie żadnej pracy w polu, chociaż jak tak na ciebie patrzę, to pewnie i tak nie chciałbyś tego robić. Rzeczy samej. Tak myślałem, jeśli chcesz zarobić, porozmawiaj z ludźmi i pomóż im. A jednak mam coś dla ciebie. Słucham więc. Jak zapewne wiesz, handlujemy z klasztorem głównie pszenicą, a w zamian oprócz pieniędzy otrzymujemy kilka beczek klasztornego piwa. Mężczyźni potrzebują dobrego trunku po pracy. 2 dni temu ponownie dostarczyliśmy do klasztoru trochę zboża, a w zamian mnisi obiecali nam beczkę. Ale dostawa dalej nie dotarła, a zazwyczaj uwijają się z tym bardzo szybko. Potrzebuję kogoś, kto pójdzie do klasztoru i zapyta o Arguna. Zapytaj go, co z naszym alkoholem. Okej, w takim razie ruszam w drogę. Dobrze, tylko się pospiesz. Bywaj, okej. Tu jest jakaś... Aha, z Emily żeśmy już rozmawiali. Część gąską i... Ojejku. Mogę przejść? Czy mnie zablokuje wszystko po drodze? Okej, te ścieżki trochę dziwnie prowadzą. Lepiej chyba iść wzdłuż samego w sobie traktu. Siema, gąsko. Okej, czyli w sumie, mówiąc wprost, tam jest win... Nie, tu... Aha, dobra. To może zróbmy tak, tu jest Orin i może chodźmy najpierw tutaj. Byliśmy u rzeźnika i byliśmy u Olafa pogadać. Tu jest jakieś kolejne przejście, tutaj chyba śpią. Tak, i gospodyni się focha, że tutaj w ogóle mam czelność wchodzić. Okej, a tutaj mamy jakieś przejście chyba do lasu. Co to jest? Wilk. Dobra, no to myślę, że możemy się tutaj rozejrzeć. Robi się chyba ciemno w grze, ale nie jestem pewna. No, jest 19, ale myślę, że na razie możemy sobie pohasać tu. Tu jest sporo jakichś rzeczy. Wiecie, to jest jedna ze ścieżek, gdzie możemy iść, także chyba warto będzie. Tu są polne bestie. Aha, jesteśmy pod tym polem. Dobra. To ma więcej sensu. Ajajaj, się jej dałam. Od kiedy polne bestie tak gryzą? Nie mam pojęcia. Dobra, no myślę, że będziemy zaraz wracać. Gorzej, że się właśnie wilki na mnie rzuciły, a ja nie wiem, czy dam sobie radę z taką ich ilością, ale chyba będzie bez problemu. Znaczy, wiecie, chodziło mi bardziej o to, że mało mamy życia. Okej, polna bestia się odfuchała na mnie. Idziemy się gdzieś kimnąć, bo będzie naprawdę nieprzyjemnie, jak będziemy tak po ciemku latać. Tutaj niestety w tej modyfikacji jest dosyć ciemno, jeżeli o to chodzi. Tu widziałam miejsca do spania w stodole. No niestety, ale dzisiaj wydaje mi się, że dużo nie zrobimy. Bardziej się skupimy na w ogóle zebraniu tych questów i pogadaniu z tymi ludźmi, nie? Tu jest Oswald, tak ogólnie. Mogę ci jakoś pomóc? Nie wiem, jak mógłbyś to zrobić. Do tej pory cieszyłem się życiem bez pomocy. Chyba, że chcesz mi pomóc niepostrzeżenie dostać się do spiżarni. Czego stamtąd chcesz? Cóż, pomyśl, co tam jest? Podejrzewam, że zapasy na zimę. Nie zapomnijmy o dobrej szynce, robię się głodny. Więc chcesz trochę szynki? Cóż, zdecydowanie nie chcę tam spać. A myślałem, że to jestem stary.
Czym się tu zajmujesz, Oswaldzie? Trafniej byłoby spytać, czym się tu zajmowałem. Musisz wiedzieć, że w moim wieku nie można już się wiele. Moje ręce są zbyt słabe do pracy w polu, a moje oczy nie są już wystarczająco dobre do polowania. Czasami przydaje się tylko do łowienia. Więc co robisz tymi dniami? Różnie, czasami trochę pomagam, a potem pokazuję nowicjuszom, jak mają pracować. Kiedy czuję się lepiej, pomagam Janowi łowić ryby. Ale przede wszystkim cieszę się dniem i tak długo już nie pożyję, a inni mnie nie potrzebują. Orin ma z tobą problem, słyszałem o tym. Dlaczego? Orin docenia tylko pracę, nawet jeśli sam nie robi prawie nic w porównaniu do innych. Spójrz tylko na to, co on robi przez cały dzień, a będziesz wiedział, co mam na myśli. W każdym razie mój wiek sprawia, że gospodarstwo przynosi więcej zachodu niż korzyści. To oczywiście ogromny ciernik w boku Orina, ponieważ nie widzi i musi mnie utrzymywać. Ale właściwie to nie jest główny powód jego niechęci. W czasie żniw Orin zawsze sprowadza kilku robotników sezonowych, aby przyspieszyć zbiory. Miejsca do spania jest zawsze o wiele za mało, więc wielu pracowników musi spać na zewnątrz. Często zdarzało się, że Orin poprawiał sytuację niektórych z nich. Możesz sobie wyobrazić, jak wiele Orin ma za uszami. Podejrzewam. Cóż, chciwość rzadko popłaca, a to nie tak, że farma nie poradziłaby sobie bez niego. W każdym razie od kilku lat bacznie czai się na mój dom, aby wypożyczyć go pracownikom. Ale ja się na to nie zgodzę, w końcu to mój dom, naprawdę sobie na niego zasłużyłem, a poza tym nie mieszkam w nim sam. Naprawdę jesteś pewien, że Orin nie może ci go odebrać? W końcu to jego gospodarstwo. Gospodarstwo należy do niego, ale ten dom już nie. Otrzymałem go w prezencie od staruszka i mam nawet akt własności. W czym mogę ci jakoś pomóc? Nie zmienisz Orina, wszelkie wysiłki są daremne. Najlepiej w ogóle nie poruszać z nim tego tematu. Chociaż naprawdę bym tego chciał. Kim jest staruszek? Ojciec Orina, Stanisław, to on zajmował się gospodarstwem, zanim przejął je Orin. I dlatego przepisał ci ten dom? Bo całe życie mieszkałem na tej farmie. Stanisław i ja dorastaliśmy tutaj. Kiedy się urodziłem, gospodarstwo prowadził ojciec Stanisława, Bojan. Miałem szczęście, że dobrze się dogadywaliśmy, ponieważ dzięki temu pozwalano mi być przy Stanisławie, gdy pobierał od maga lekcje pisania i czytania. Oczywiście nie nauczyłem się zbyt wiele, ale przynajmniej umiem pisać listy. Nauczyłem Orina wszystkiego, kiedy brakowało mu matki, nie tylko czytania i pisania, ale też pracy w polu, wędkowania, polowania i wielu innych rzeczy. A ten gnojek nie okazał mi za grosz wdzięczności. Przynajmniej dostaje jedzenie, gdy mi go brakuje. Presja, jaką wywiera na nim ojciec, to jedyne, co trzyma go na wodzach. Czym się tutaj zajmowałeś? Byłem głównie odpowiedzialny za polowanie. Dawniej nie mieliśmy tu rzeźni, a poza tym miasto dobrze nam płaciło. Dziś już tak nie jest, bo w mieście jest wystarczająco dużo myśliwych. Musiałeś znać się na polowaniu, możesz mnie czegoś nauczyć? Sam nie wiem, moje umiejętności są obecnie tak użyteczne jak nóż przy rąbaniu drewna. Przecież nie musisz już polować. Doceniam zapał młodych ludzi chętnych do nauki, ale ja naprawdę nie nadaję się już nauczyciela. Mieszkasz tu całkiem sam? Nie, moja wnuczka Emil mieszka ze mną. Jest uroczym dzieckiem, nie wiem nawet, jakbym sobie bez niej poradził. Gdzie reszta twojej rodziny? Wszyscy nie żyją, moja żona zmarła przy porodzie mojego syna, a później on i jego żona zginęli w katastrofie morskiej. Przeżyła tylko Emil i od tej pory mieszka ze mną. Porozglądam się po farmie, jak sobie chcesz, dobra. Ta gąska nam się, widzę, tutaj zablokowała. A my idziemy, moi drodzy, do lasu, zobaczyć, co tutaj się dzieje. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, tu mamy jakieś miejsce zamknięte. To jest chyba ta spiżarnia cała. Tu mamy cały teren dostępny w lesie do naszej dyspozycji. Jest też kitku. Okej, i co dalej? Kolejna zbagowana gąska. Tutaj gospodyni. Tutaj jest Borel. Dzień dobry. Hej, ty. Sprzedajesz może wypieki? Oczywiście, piekę nie tylko chleb, ale też różne inne rzeczy. Zerknij na moje specjały. Masz coś pysznego? Spójrz tylko. No, ma tego trochę. Baranie podudzie na przykład ma. Nice. Sprzedajesz też swoje towary w mieście? Nie, czasami przychodzą do mnie miastowi po moje wypieki. Pewnie potem sprzedają je w mieście. Na farmie nie mam tej cholernej konkurencji ze strony piekarni. Dzięki temu mogę tutaj żyć beztrosko. Dlaczego nie pracujesz w mieście? Pracowałem, ale ciągle byłam zależna od potrzeb handlarzy, więc nie mogłam sobie na zbyt wiele pozwolić. Pieczenie ciągle tego samego nie było zbyt satysfakcjonujące. Pewnego dnia Orin zaproponował mi wynajęcie tego domu, a ja nie mogłam się powstrzymać. I do tej pory nie żałuję ani dnia.
Masz też słodkie wypieki? Nie, nie mam. Ale to całkiem dobry pomysł, mogłabym tego spróbować. Możesz mnie czegoś nauczyć? Żebyś pokazywał, przekazywał jej pomysły dalej? Nie, chodzi o ogólne pieczenie. Trochę mnie zdziwiłeś, że ktoś taki jak ty chce piec. Ale nie, zostawmy to tak jak jest. Jeśli chcesz nauczyć się piec, zostań uczniem jakiegoś mistrza. Ja żadnego nie potrzebuję. Okej. No dobrze. Tutaj jest też, widzę, pole. Chwila. Aha, starą nie mogę rozmawiać. Tam są jakieś polne bestie. Co tam, maleńka? Daruj sobie, na mnie to nie działa. Znosiłam już takie zaloty od dziesiątek innych facetów. A ja widywałam ładniejsze, nawet przez myśl... Co? A po jaką... Nie, nieważne. Zróbmy zapis, bo nie wiem, kiedy się zapisałam, a już tak odcineczek leci na tych dialogach. Masz coś do zrobienia? Nie przychodzi mi do głowy nic, co mógłbyś zrobić, dobra. Hej, ty. Olaf? Wróciłem, co mam do ciebie zrobić? Świetnie, mam dla ciebie robotę. Robotnicy potrzebują nowych sierpów. Dam ci 7 sztuk, które zaniesiesz do Sergeja. Jeśli to dla mnie zrobisz, z pewnością dostaniesz jakąś nagrodę. Okej, dawaj je. Trzymaj i Sergiej z reguły pracuje w polu. Nieprawda, bo aktualnie Sergiej jest tu. Dosłownie obok ciebie. Mam dla ciebie sierpy. Olaf kazał mi je przynieść. A w sobie śmienicie, sprawnie mu poszło. Mam pytanie, pracujesz teraz dla Olafa? Nie, dlaczego pytasz? A tak po prostu, ale nie przejmuj się, coś sobie znajdziesz. Może teraz coś masz, nic ci nie przychodzi, dobra. Kotek kolejny. Sporo tych narzędzi tutaj, ale to może i dobrze. A tutaj co mamy? Jakiś składzik. Mikstura szybkości, to się może przydać. Skręt z bagiennego ziela. Okej, nice. No i co, już oblazłam całą farmę niby? Nie wydaje mi się, a Merlot? Tu jest na przykład Merlot. Chwila. Witaj, nieznajomy w tawernie z winem i alkoholem Merlota. Mówisz alkohol? Czy można tu dostać coś mocniejszego? Wszystko, czego dusza zapragnie i to za przyzwoitą cenę. Ale na pewno słyszałeś o mojej ofercie, jakoś szybko się rozchodzi. Nawet niektórzy z kontynentu mnie znają. Nie słyszałem o tobie. No to musimy to zmienić. Mamy czas, przyjrzyj się spokojnie moim towarom, możesz także napić się kilku próbek naszego wiejskiego wina. Masz coś na ząb? Już widzę, że nasz nieznajomy jest głodny. Mogę ci zaoferować doskonałą baraninę. Precyzyjnie przygotowana jest wyśmienita. Mam też wędzone. Co z chlebem? Niestety mam tylko kilka wypieków, ale jeśli chcesz skosztować najlepszego chleba, idź do Borelli. I piekarnię zajrzysz nad małym stawem. Staw? Po prostu idź prosto ścieżką, a trafisz na miejsce. Skąd bierzesz towary? Większość moich towarów to moje wina, które produkuję tutaj u Orina. To nie jest tak, że nic tu nie robię. Bez mojej niezwykłej wiedzy i instrukcji, które wykonują moi pomocnicy, wino mogłoby osiągnąć tylko ułamek swojej jakości. Co jeszcze masz? Kupuję też piwo i alkohole od handlarzy. Ale jeśli potrzebujesz czegoś do palenia lub rzucia, mogę również podać tytoń i coś zupełnie nowego. Ten towar nazywa się bagienne ziele. Słyszałeś o tym? Nie. To mnie nie dziwi, jest tak samo nieznane w Lalwanii, jak tutaj na Asun. Skąd masz ten towar? Kilka tygodni temu podeszli do mnie podróżnicy z Viranu, no i zaoferowali mi to. Musiałem tego spróbować, a kiedy to zrobiłem, byłem zachwycony jego uderzającymi efektami. Kupiłem więc tyle, ile mogłem. Co można tu uprawiać?
Można tu uprawiać tam roślinę? Ziele to rośnie właściwie wszędzie, tam gdzie jest bardzo wilgotno, na przykład na bagnach i wrzosowiskach. Jednak do tej pory nikt nie wpadł na pomysł jego przetworzenia. Niestety nie mam pojęcia, jak to robić. Byłem tym bardzo zainteresowany. Moje zapasy są prawie wyczerpane i niestety ci podróżnicy nie pojawili się od tamtej pory. To może doprowadzić cię niemal do szaleństwa. Chcę kupić bagienne ziele, bardzo proszę, nie jest tanie. Okej. A gdybyś miał więcej ziela, nie wymądrzaj się, skąd je chcesz wziąć. To nieistotne, więc tylko byś na tym stracił, bo nie potrzebuję zwykłych roślin. Ale podsunąłeś mi ten pomysł. Gdybym wiedział, jak przyrządzać skręty, mógłbym robić to samemu. Na pewno ktoś na tej cholernej wyspie wie, jak to się robi. Rozumiem, jak uda mi się zdobyć instrukcję, to się z nią z tobą podzielę. Nawet nie wiesz, że to dla mnie znaczy. A, i u niego możemy też sprzedawać blanty. Łzy Asun. Fajną manę widzę, jakby wiecie, zwraca. Okej, na razie nie potrzebujemy sprzedawać ziela. Poczekaj chwilę, dużo podróżujesz, no nie? Być może. Mógłbyś mi się do czegoś przydać. Coraz częściej zauważam, że klienci nie uważają moich trunków za szczególnie atrakcyjne. Potrzebuję większej różnorodności w mojej ofercie. Dlaczego pytasz mnie? Masz mnie za... Nie, ale ktoś taki jak ty potrafi robić rzeczy, o których inni mogą tylko pomarzyć, więc... Szczodrze cię wynagrodzę, pod warunkiem oczywiście, że przyniesiesz mi coś pożytecznego. Jakich alkoholi w ogóle chcesz? Jakichkolwiek znajdziesz, oczywiście muszą być dobre. Ile butelek każdego rodzaju? Kilka, muszę wiedzieć, czy alkohol się przyjmie. Sam zajmę się zaopatrzeniem. Myślę, że po 5 butelek każdego byłoby w porządku. Zobaczę, co da się zrobić. Co do alkoholu, mam ze sobą trunek o nazwie Duszek. A tak, to powinno trochę ożywić biznes. Skąd to masz? Sargon z klasztoru sprzedał mi trochę. Okej. Po 5 butelek każdego rodzaju. Skręty. Sierpem i motyką. Zboże czy zbożowe, winne ptaki. Okej, czyli musimy iść do Olafa z powrotem teraz. Tutaj ktoś ważny jest? Tu jest zwykła gospodyni. Ojejku, dobra. Hej, ty! Zaniosłem sierpy. Tak? I co z tego? Nic za to nie dostanę? A tak, za taką błahostkę w porządku, ale moim zdaniem nie zasługujesz na więcej niż 5 roperii. Dobra, mało mnie to interesuje. Ważne, że questik jest wykonany. A my chyba, moi drodzy, z Kronsem wrócimy sobie do miasta. Bo musimy parę rzeczy teraz zrobić. Tutaj już żeśmy wszystko ogarnęli tak naprawdę, chwilowo. Ale te trunki musimy załatwić. Trzeba załatwić rozdrabniacz? Nie. Potrzebujemy załatwić tą truciznę. A Krosa nagle tutaj nie ma. Ja nie wiem, co się dzieje z tymi NPC-ami, wiecie? To jest mega dziwne dla mnie, ale oni mam wrażenie, że znikają. Bo był i nagle nie ma go, więc nie możemy się szybciej przenieść do miasta. Trzeba niestety biec. Na szczęście to nie jest jakoś daleko z farmy Orina, więc na spokojnie. Okej, spróbujemy iść na samym początku do Joachima, po ten rozdrabniacz, bo mi się teraz przypomniało, że on jest właściwie z drewna. Mógłbyś wykonać rozdrabniacz, który nie będzie jakimś szmelcem? Chciałbym coś z górnej półki. Zależy, ile jesteś w stanie za niego zapłacić. Wykonam dla ciebie 2 modele, ale wiedz, że za jakoś się płaci. Okej, wezmę wzmocniony rozdrabniacz. W takim razie będziesz mógł odebrać go dopiero jutro. Przygotuj sobie roperi. Dobra, stary, spokojnie. Może zahaczymy o karczmę? No nie wiem.
Tutaj jest parę właśnie chyba specjalnych piw, więc powinno być ok, jak kupimy. Sejwik, kupujemy piwko. Pokaż mi swoje towary. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kupiłam 5 piw. Okej. W porządku. Teraz może do Vanadiuma zajrzymy po tą truciznę dla ptaków. Przychodzę od Orina. Potrzebuję trucizny na ptaki, które nękają jego winogrona. A tak, kiedy stary dobry strach na wróble nie wystarcza, przechodzimy do konkretów. Akurat mam ją przy sobie. Będzie to kosztować 20 roperii. Super, kupione. Zbożowe. No musimy iść do klasztoru. Mój ziomal powinien tu być, bo w klasztorze go nie było. Tylko, że tutaj ostatnio też go nie widziałam i to jest właśnie ten problem, bo te postaci, które nas mogą przenosić w inne miejsca, one mi po prostu, kurde, giną. No widzicie, nie ma go tutaj. Ale w klasztorze też go nie było. Więc to jest kompletnie bez sensu. Możemy znowu sprawdzić, no ale... Na bitte, geht doch. O, teraz jest nagle, widzicie? Oczywiście on mnie może do klasztoru wziąć. Także idziemy. Idziemy zapytać o tą dostawę tego piwa. Witaj. Przysyła mnie Orin. Wciąż czeka na swoją beczkę. A tak, beczka piwa. Co z nią? Jak wróci, mieli ją dostarczyć przy okazji wizyty w mieście. Niestety wrócili do nas dopiero wczoraj, a było już za ciemno, żeby wyruszyć w drogę. Ale możesz przekazać Orinowi, że już niedługo dostarczymy zamówienie. Okej. Dobra. Czy w klasztorze coś jeszcze? Nie za bardzo. Jesteśmy niedaleko wolnego obozu, więc możemy się do niego wybrać. Możemy też iść do krepu po tamtejszy trunek. Myślę, że to nie będzie głupie. Podobno, żeby ten pierścionek zdobyć, wystarczy kupić zwój telekinezy. Nawet nie wiedziałam, że jest w tym modzie telekineza, także miło wiedzieć. Zbieramy, moi drodzy, żeby też wbić kolejny poziom, ogólnie rzecz biorąc. Jak zakończymy zadania na farmie Orina i zwiedzimy tamtą okolicę, która jest tam zamknięta, to ruszymy robić zadania w porcie. No a po porcie już będziemy mogli dołączyć do wolnego obozu i zmienić rozdział. Myślę, że to będzie idealny moment. Teraz tak, żeby się nie pomylić. Jeszcze kawałek idziemy. Tutaj łatwo, wiecie, się zgubić czasami. Dobra. W sumie możemy też iść do karczmy Norberta przy okazji. Ale to na spokojnie. Najpierw się przejdziemy do wolnego obozu. Jeszcze potem trzeba będzie oczywiście wrócić do Orina, nie? Oczywiście na piechotkę. No bo jakby inaczej. Dobra, docieramy. Lecimy w takim razie od razu do karczmy. Superowo, dzień dobry, Bjorn. Pokaż mi swoje towary.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć piwek. Dobra. Lecimy teraz dokąd? Lecimy, myślę, że do krepu. A potem jeszcze polecimy do karczmy Norberta. Wiadomo, że jeszcze jeżeli chodzi o te trunki, no to będziemy mieli port, ale tam specjalnie nie polecę na razie. Bo to już by było za dużo. Dobra, najpierw tędy. Mam nadzieję, że ja dobrze myślę aktualnie. Ale myślę, że tak, że dobrze się poruszamy chwilowo. Okej. Krep już niedaleko, witam serdecznie. Okej, mamy nasze Wikidaiwa. Zróbmy zapis, żebym czegoś przez przypadek na przykład nie ukradła ze stołu, bo będziemy mieć przypał. Pokaż mi swoje dania. Górski sznaps. Nie, jest git. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I spadamy. Teraz weźmiemy sobie królewiaka. Chyba od Norberta. Tak mi się wydaje. No i wrócimy chyba do Orina, nie? Tak mi się zdaje. Ciekawa jestem, jak sobie będziemy radzić z zębaczami, bo koło kopalni złota są zębacze, na przykład. Pokaż mi napoje. Piwo zbożowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Królewiak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pieniądze nam się kurczą w bardzo dużym tempie. Mieliśmy tysiaka. Jak się okaże nagle, że kupiłam coś bez sensu, to będę bardzo zła. Kurde, tutaj aż tu łazisz, Emanuel? W ogóle fajnie, że on chodzi z taką kosą na plecach. Naprawdę zarąbiste. Myślę, czy byliśmy wszędzie. No nie byliśmy tylko w porcie, jeżeli chodzi o ten alkohol. Ale na razie wydaje mi się, że to jest mało istotna sprawa. Tak sądzę przynajmniej. Ja się chyba zagapiłam. Tak jest. Pora na Orina. Miejmy nadzieję, że ogarniemy wszystko, co trzeba. Że się to w miarę uda. Bo jak nie, to może być trochę kiepsko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Broń Boże, bo naprawdę. Jak o czymś zapomniałam, to będziemy mieli duży klops. Pójdziemy może najpierw do tego gościa od winnicy. Dać mu te rzeczy. Nie odebrałam tego rozdrabniacza, więc mu tego nie dam. Teraz się właśnie skapnęłam, co ja zrobiłam. No cóż, trudno. Jedno zadanie będzie musiało poczekać. Twoja beczka z piwem powinna dzisiaj dotrzeć. Mam taką nadzieję. Co z moją zapłatą? Zanim cokolwiek ci zapłacę, poczekam i zobaczę, czy beczka faktycznie dotrze. Wróć do mnie jutro.
A co z Oswaldem? Masz problem z Oswaldem? Czemu pytasz, jak wpadłeś na ten pomysł? Oswald mi o tym powiedział. Nie wiem, co ten starzec powiedział, ale lubię go. Nie słuchaj się go. On często coś miesza. Co właściwie ci powiedział? Powiedział, że chcesz się go pozbyć z farmy i przejąć jego dom. Nigdy bym tego nie zrobił. To prawda, że kiedyś poprosiłem go o jego dom. Ale to byłoby tylko na jedno lato i mógłby mieszkać ze mną w tym czasie. Musiał coś źle zrozumieć. Tak to wygląda, to by załatwiło sprawę. A teraz nie mówmy już o tym. Okej. Dobra. O, myślałam, że więcej nam się uda zrobić dzisiaj. Co do alkoholu, tak. Co ty do mnie gadasz? Ja kupiłam ten alkohol... Bez jaj. Po co ja kupowałam ten alkohol? Co ten królewiak robi w ogóle? Nic mi się nie stało. Dobra, będziemy z tego korzystać jako do leczenia się. Nie wiem. Ale czuję teraz taki niedosyt, bo spieprzyliśmy sprawę. A ja wydałam kupę kasy na to piwo. Bez sensu. Ale mnie teraz zdenerwował chłop. Kurde, chciałam się przekimać. Ale no, wygląda na to, że się nie przekimam. A kiedy ja zrobiłam szybki zapis? Przed Morganem, czyli krep. Wiecie co? Zrobimy zapis, wczytam się i zobaczę, ile będę miała pieniędzy, bo wychodzi na to, że w ogóle niepotrzebnie kupiłam każdego rodzaju piwo. Och. Masakra. Zobaczmy. Tutaj na tym sejwie mieliśmy 400 coś. Zobaczymy, ile będzie teraz. Na pewno będzie lepiej. No. 700. A ewentualnie wcześniejszy zapis. Jeszcze lepiej w sumie. Bo wtedy nawet jeszcze w mieście nie zdążyłam kupić. Powiem wam, że naprawdę dramat. 1056. Jakieś mamy piwa? Nie, właściwie tutaj nie kupiliśmy jeszcze nic. Dobra, moi drodzy, w takim razie troszeczkę żeśmy tutaj spieprzyli sprawę, ale zróbmy tak. Zakończymy sobie odcinek tu w mieście. Ja, moi drodzy, poza odcinkiem pójdę odebrać ten rozdrabniacz. Co jeszcze? Ogarnę tą sprawę z tym klasztorem tutaj. No i tyle, bo zmarnowaliśmy czas na tym kompletnie, nie? Przeczytam sobie w międzyczasie, gdzie szukać tych trunków. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. No niestety, tak wyszło. Ale spróbujemy tymi questami się zająć w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy odcinek podobał. Trochę fail był, jeden wielki, no ale trudno. Jeżeli wam się podobał, to zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam was na Discorda, link macie w opisie pod filmem i to tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć!